Rozdział 3. Kryzys finansowy i odradzające się państwo. Największy wpływ na nadchodzącą dekadę mają dwa wydarzenia: reakcja prezydenta Busha na atak z 11 września 2001 roku oraz panika finansowa 2008 rok. Jeśli zrozumiemy, co zaszło i jaka była tego przyczyna, lepiej uświadomimy sobie, czym jest imperium i ile kosztuje jego istnienie. Te powiązane ze sobą wydarzenia szybko przestały być wewnętrzną sprawą Ameryki. Jak to się stało? Zacznijmy od kryzysu finansowego. Każdy cykl gospodarczy kończy się załamaniem, przy czym wiodącą rolę odgrywa w nim zwykle jeden sektor gospodarki. Boom z czasów Clintona dobieg końca w 2000 roku, kiedy upadły dotkomy. Boom z lat 80. za rządów Regana zakończył się spektakularnie krachem instytucji oszczędnościowo-pożyczkowych. Patrząc z tej perspektywy, nie dostrzeżemy nic niezwykłego w tym, co się stało w 2008 roku. Przyczyna jest prosta: wzrost gospodarki generuje więcej pieniędzy niż możliwości szybkiego skonsumowania. Nadwyżka finansowa jest lokowana w nieruchomościach, akcjach i obligacjach, ceny rosną, a stopy procentowe maleją. W końcu ceny osiągają irracjonalny poziom, po czym następuje załamanie. Pieniędzy brakuje, a nieefektywne firmy muszą zakończyć działalność. Cykl rozpoczyna się od początku i tak jest od momentu powstania nowoczesnego kapitału. Czasami państwo ingeruje w cykl gospodarczy i utrzymuje podaż taniego pieniądza, by uniknąć załamania i recesji. W końcu pieniądze to wynalazek państwa. Rezerwa Federalna, czyli FED. Może ich wydrukować ile zechce, choćby w celu wykupienia długu państwowego. To właśnie zrobiono po 11 września. Administracja Busha nie chciała podnieść podatków na opłacenie walki z terroryzmem, i Fed wspomógł ją, pożyczając rządowi pieniądze na wojnę. W wyniku takiej polityki nikt nie odczuł skutków gospodarczych, działań militarnych, a przynajmniej nie od razu. Przyczyny decyzji Busha miały związek z geopolityką oraz polityką wewnętrzną prezydenta. Prowadził wojnę z radykalnym islamem i nie chciał podnosić podatków, by opłacić interwencje wojskowe. Zamiast tego wolał, żeby dochody z podatków wzrosły dzięki stymulowaniu gospodarki. W teorii połączenie wydatków wojskowych, niskich stóp procentowych i redukcji podatków miało doprowadzić do gwałtownego wzrostu gospodarczego, zatem i dochód z podatków byłby większy. Tę nadwyżkę planowano zużyć na opłacenie wojny. Gdyby stymulacyjny gambit się nie udał, Bush i tak nie straciłby poparcia politycznego przed wyborami w 2004 roku. Zakładał, że po wyborach, kiedy wojna się skończy, poradzi sobie z brakiem równowagi w gospodarce. Niestety, wojna się nie skończyła, a Bush pomylił się zasadniczo w ocenie tego, jak będzie ona długa i kosztowna. W rezultacie ani on, ani Fed nie schłodzili gospodarki całą prezydenturę. Zdefiniował konflikt wojenny i polityka gospodarcza z nim związana. Kolejnym elementem, który doprowadził do załamania w 2008 roku, był tani pieniądz zasilający jeden sektor gospodarki czyli rynek nieruchomości. Częściowo wynikało to z kalkulacji gospodarczej. Ceny domów zwykle rosną z czasem, dzięki czemu zakup nieruchomości uważany jest za inwestycję bardzo zachowawczą. Ponadto, do kupna zachęcały programy rządowe. Które objęły wówczas większy odsetek populacji, niż kiedykolwiek wcześniej. Poczucie bezpieczeństwa, w połączeniu z polityką rządową, wpompowały w ten rynek niewiarygodną ilość pieniędzy, przyciągnęły spekulantów oraz miliony kupujących o niskich dochodach, którzy w innej sytuacji nigdy nie zdołaliby zaciągnąć kredytów hipotecznych. Ceny domów rosły przez całe poprzednie pokolenie, ale jak obrazuje to powyższy wykres, wrażenie stałego wzrostu jest nieco mylące. Jeśli skorygujemy ceny nieruchomości o inflację, to okaże się, że w latach 1970-2000 zmieniły się w wąskim zakresie. Hipoteka nie wzrasta wraz z inflacją. Wyobraźmy sobie, że w roku 1970 pożyczamy 20 000 dolarów i kupujemy dom za 25 000 dolarów. Hipotekę spłacamy przez 30 lat. W 2000 roku nasz dom będzie wart około 125 000 dolarów, czyli Mniej więcej tyle samo, jeśli uwzględnimy inflację. Czujemy się bogatsi, ponieważ liczby są większe, a my spłaciliśmy swój dług. Co z tego? Tak naprawdę, posiadanie nieruchomości nie jest sposobem generowania prawdziwych zysków. Chociaż mało prawdopodobne jest również poniesienie straty. Powodowało to, że instytucje pożyczkowe były przekonane, że jeśli dojdzie do najgorszego, przejmą dom, sprzedadzą go i odzyskają tą drogą pieniądze. Kiedy tani pieniądz umożliwił kupowanie domów większej liczby ludzi, wzrósł popyt. W 2001 roku ceny nieruchomości poszybowały wysoko i dalej rosły. Pożyczkodawcy na gwałt szukali pożyczkobiorców na swoje tanie pieniądze i zwrócili się do ludzi właściwie pozbawionych zdolności kredytowej. Szczyt nastąpił wraz z pojawieniem się kredytów o preferencyjnym oprocentowaniu zmienianym po pięciu latach. Ludzie mogli teraz kupować domy, często płacąc miesięcznie mniej niż wyniósłby ich czynsz za mieszkanie. Raty kredytowe drastycznie rosły po pięciu latach, niejednokrotnie powyżej możliwości finansowej kredytobiorcy. Wtedy ten tracił dom, wracał do punktu wyjścia i cieszył się, że przeżył kilka dobrych lat. Gdyby ceny nieruchomości pozostały stabilne, byłby w stanie spłacić hipotekę ze sprzedaży domu, czyli pozornie nie podejmował wielkiego ryzyka. I również, tylko pozornie, ryzyko pożyczkodawców nie było duże. Tak naprawdę zarabiali na prowizjach i innych opłatach od kredytów. Po czym odsprzedawali hipotekę i przekazywali wraz z nimi ryzyko inwestorom. W tak zwanych pakietach na rynku wtórnym. Reklamując pakiety podkreślali, że będą przynosić stały dochód. Co ich nabywcom dawało wrażenie całkowicie bezpiecznych inwestycji. A zatem wszyscy zarabiali i nikomu nie mogła stać się krzywda. Większość ludzi nie obchodziło, albo po prostu nie chcieli uwierzyć, że pewnego dnia ta bańka na pryśnie. Nowi właściciele nieruchomości, którzy w normalnych warunkach nigdy nie otrzymaliby kredytu hipotecznego, zaczęli zalegać z ratami. Licytowane nieruchomości stopniowo wchodziły na rynek, a ceny spadały, zamiast dalej się podnosić, jak na to liczono. W okresie poprzedzającym załamanie, drobni inwestorzy masowo kupowali domy, pobieżnie je remontowali i szybko sprzedawali z zyskiem. Lecz kiedy boom zaczął grozić załamaniem, a spekulanci nie mogli szybko sprzedać nieruchomości, starali się ich za wszelką cenę pozbyć, co jeszcze bardziej popsuło rynek. W 2007 roku łagodny spadek cen, który rozpoczął się w 2005 roku, przerodził się w panikę. Tak naprawdę ceny powróciły najwyżej do poziomu, jaki osiągały przed kryzysem. Pianki spijać się już nie dało, ale pod spodem nadal była kawa. Mimo to wiele osób, które zainwestowały pieniądze w nieruchomości straciło wszystko. Wraz z załamaniem się rynku kredyty sprzedawane w pakietach lub paczkach jako sekurytyzowane, dłużne papiery wartościowe przestały mieć wyraźnie określoną wartość. Ponieważ inwestorzy wierzyli, że ceny nigdy nie spadną, nie przyglądali się uważnie temu, co tak naprawdę kupili. Ci najbardziej agresywni banki inwestycyjne w rodzaju Bill Streams i Lehman Brothers Stosując mechanizm z dźwigni finansowej, przeinwestowały. I to wielokrotnie. Gdy przyszło do spłaty kredytów, rzeczywista wartość dłużnych papierów wartościowych zabezpieczonych przez te paczki kredytów okazała się tak niejasna, że nikt nie chciał ich kupić ani nawet refinansować pożyczek. Nie mogąc pokryć długów, wielcy gracze zaczęli bankrutować. A ponieważ wiele osób, które kupiły te podobno bezpieczne papiery wartościowe, w tym weksle handlowe emitowane przez banki. Mieszkało w innych krajach, załamał się cały system światowy. Historia tego załamania często koncentruje się na Stanach Zjednoczonych, ale szkody były globalne. Mieszkańcy Europy Wschodniej, Polski, Węgier, Rumunii i innych krajów, które w normalnych warunkach nigdy nie byłoby stać na dom, kupowali nieruchomości na potęgę. Banki, szczególnie austriackie i włoskie, wspierane europejskim i arabskim kapitałem, chciały udzielać kredytów hipotecznych, ale stopy procentowe w Europie Wschodniej były za wysokie. W tej sytuacji zaczęły oferować nowym, niedoświadczonym klientom kredyty o niższym oprocentowaniu, ale denominowane w euro, we frankach szwajcarskich czy nawet w jenach. Problem polegał na tym, że klienci tych banków nie zarabiali w walutach kredytu, ale w złotych czy forintach. Polski właściciel domu płacił ratę kredytową, najpierw kupując franki, a potem spłacając kredyt w banku. Im mniej franków mógł kupić za złotówkę, tym więcej złotówek wydawał i tym bardziej rosły jego miesięczne wydatki. Jeśli kurs złotego wzrastał w stosunku do franka, nie było problemu, ale jeśli spadał, pojawiał się już spory kłopot. Co miesiąc coraz więcej mieszkańców Europy Wschodniej kupowało euro i inne waluty. W miarę pogłębienia się kryzysu finansowego rozpoczęła się ucieczka od ryzykownych inwestycji i waluty wschodnioeuropejskie gwałtownie taniały. Właściciele domów zaczęli bankrutować. Boom zawsze kończy się irracjonalnością finansową, która tym razem miała zasięg światowy. O ile w Ameryce jej granicą były kredyty hipoteczne typu subprime, Europejczycy poszli o krok dalej, zachęcając właścicieli domów do ryzykowania na światowym rynku walutowym. Wciąż słyszymy w mediach, że nie widzieliśmy tak dużej katastrofy finansowej od czasu wielkiego kryzysu. Jest to stwierdzenie potrójnie nieprawdziwe, ponieważ podobne zapaści zdarzały się już trzykrotnie od czasów II wojny światowej. Uświadomienie sobie tego jest konieczne dla zrozumienia następnej dekady. Jeśli obecny kryzys rzeczywiście uzyskał skalę wielkiego kryzysu, to moja teza na temat potęgi Ameryki jest naprawdę trudna do obrony. Jeśli kryzys taki jak dziś zdarza się często. To jego znaczenie jest mniejsze i nie można mówić o jakimś kataklizmie, którego doświadczyła Ameryka. W latach 70. w Stanach Zjednoczonych pojawiło się poważne zagrożenie na rynku obligacji komunalnych. Obligacje emitowane przez stany i samorządy są szczególnie atrakcyjne, ponieważ nie objęte podatkiem federalnym. Takie papiery wartościowe uznaje się niemal za pozbawione ryzyka. Uważamy, że instytucje rządowe nigdy nie zaprzestaną spłacać swoich zobowiązań, póki mają władzę nakładać podatki. Jednakże w latach 70. Nowy Jork nie zdołał spłacić długów, a nie mógł lub nie chciał podnieść podatków. Gdyby nie spłacił swoich zobowiązań, cały system finansowy stanu popadłby w chaos. Dlatego rząd federalny udzielił nowojorczykom pożyczki, dając jasno do zrozumienia, że Waszyngton jest gotowy wziąć na siebie rolę gwaranta tego rynku. W tym samym okresie nastąpił gwałtowny wzrost inwestycji w krajach Trzeciego Świata, finansujących rozwój przemysłu wydobywczego bogactw naturalnych. Jak ropa naftowa czy metale. W latach 70. ceny surowców rosły, a inwestorzy zakładali, że nigdy one nie spadną, ponieważ zasoby są ograniczone i nie są odnawialne. Pożyczki udzielane rządom krajów trzeciego świata, kontrolującym te złoża, również miały być bezpieczne w myśl zasady, że suwerenne państwa zawsze spłacają swoje długi. W połowie lat 80. wiara we wzrost cen i w stabilne rządy okazała się równie bezpodstawna jak wiara w większość wygodnych założeń. Ceny metali i ropy naftowej gwałtownie spadły, a przemysł wydobywczy, opierający się właśnie na wysokich cenach, załamał się. Zainwestowane pieniądze, a wiele ich wpompowano w tę gałąź gospodarki w formie pożyczek, przepadły. Kraje trzeciego świata zmuszone do wyboru pomiędzy zaprzestaniem spłaty długów a podniesieniem podatków, co jeszcze bardziej zubożyłoby obywateli i wywołało rebelię, wybrały to pierwsze, co zagroziło zawaleniem się całego światowego systemu finansowego. Stany Zjednoczone zainicjowały więc akcję redukcji długów krajów trzeciego świata, przeprowadzoną ostatecznie przez wiele państw. Za prezydentury Georgia Busha Seniora, sekretarz skarbu Nicolas Brady by zachować stabilność systemu, stworzył system gwarancji, emitując tzw. Tak Brady Bonds. Potem nadszedł kryzys oszczędnościowo-pożyczkowy. Instytucje oszczędnościowo-pożyczkowe, które miały przyjmować depozyty od klientów i udzielać kredytów hipotecznych, otrzymały prawo inwestowania w inne aktywa, co zaprowadziło je na rynek nieruchomości komercyjnych. Wydawało się to tylko bliską wycieczką poza ich tradycyjny obszar działania. Przy czym ekspansja opierała się na naiwnej wierze, że ceny zawsze będą wysokie. W rosnącej gospodarce ceny na rynku nieruchomości komercyjnych, takich jak biurowce czy centra handlowe, mogą tylko iść w górę. Tak przynajmniej uważano. Po raz kolejny zdarzyło się jednak to, co wcześniej było nie do pomyślenia. Ceny nieruchomości komercyjnych spadły, a wiele pożyczek udzielonych przez banki oszczędnościowo-pożyczkowe nie zostało spłaconych. Problem był złożony i miał skutki dwojakiego rodzaju. Po pierwsze. Na dużą skalę zostały zagrożone depozyty indywidualnych klientów. Po drugie, zapaść całego sektora finansowego, który odsprzedawał swoje komercyjne hipoteki na wolnym rynku groził katastrofą. Rząd federalny interweniował. Przejął kontrolę nad bankrutującymi bankami oszczędnościowo-pożyczkowymi, czyli nad większością tych instytucji i wziął na siebie ich zobowiązania. Niespłacone kredyty zlikwidowano. A nieruchomości, których dotyczyły, zostały przejęte przez specjalnie do tego celu stworzoną instytucję o nazwie Resolution Trust Corporation, w skrócie RTC. Zamiast sprzedawać nieruchomości natychmiast, co zniekształciłoby rynek na następną dekadę, RTC, wspierana gwarancją rządu, które potencjalnie mogły jej dać nawet 160 miliardów dolarów zysku, przejęła nad nimi kontrolę. Do kryzysu z 2008 roku doprowadziła taka sama pogoń za niewielkim ryzykiem i znajome założenie, że pewna klasa aktywów naprawdę jest całkowicie bezpieczna finansowo. Interwencja rządu federalnego w celu uratowania systemu również przebiega w podobny sposób i tak jak wcześniej wszyscy byli przekonani, że to już koniec kapitalizmu. Warto zwrócić uwagę na powtarzalność przesady w ocenie konsekwencji załamania. Do pewnego stopnia jest to zjawisko psychologiczne. Wraz z bólem przychodzi panika, a zarządzanie paniką to kwestia przywództwa. Rozważmy, jak sobie z tym radzono w przeszłości. Zarówno Franklin Delano Roosevelt, jak i Ronald Reagan doszli do władzy podczas kryzysu gospodarczego. Oczywiście, Roosevelt stał w obliczu wielkiego kryzysu. Reagan miał do czynienia tylko z stagflacją w gospodarce lat 70., połączeniem wysokiego bezrobocia, inflacji i wysokich stóp procentowych. Problemy gospodarcze, jakie napotkali obaj prezydenci, były elementem przesunięć światowej gospodarce i wywołały w Stanach Zjednoczonych poważny kryzys zaufania. Podczas depresji lat 30. Roosevelt powiedział nie mamy się czego bać, prócz samego strachu. I Roosevelt i Reagan rozumieli rolę czynnika psychologicznego w kryzysie finansowym. Spodziewane trudności gospodarcze powodują ograniczenie wydatków przez ludzi, którzy chcą się ochronić. Im bardziej je ograniczają, tym bardziej narastają problemy gospodarcze. W miarę pogłębiania się kryzysu rozpoczyna się kwestionowanie uczciwości i przywództwa elit, czego wynikiem bywa destabilizacja polityczna i społeczna. Niepewność społeczna może z kolei sprawić, że państwo nie będzie mogło podejmować zdecydowanych działań na świecie. Reagan doszedł do władzy w czasach zagrożenia, jak powszechnie wierzono ze strony rosnącej potęgi Związku Sowieckiego. Żaden z nich nie mógł sobie pozwolić na destabilizujące konsekwencje poważnego kryzysu gospodarczego i żaden nie miał pewności, jak go rozwiązać narzędziami polityki gospodarczej. Obaj zaatakowali zatem problem od strony psychologicznej, próbując przede wszystkim stworzyć wrażenie, że pracują nad zażegnaniem kłopotów. Z perspektywy czasu szalone stadnie ustawodawstwa Roosevelta miało niewielki wpływ na kryzys, który zakończyła raczej druga wojna światowa niż jego polityka gospodarcza. Reagan również obiecał działania, choć ostatecznie rozwiązanie problemu spoczywało nie w rękach prezydenta, ale rezerwy federalnej. A jednak za pomocą hasła Świt Ameryki, które stało się częścią jego kampanii z 1984 roku, Reagan, jak przed nim Roosevelt, próbował zmienić oczekiwania społeczne, ustabilizować sytuację polityczną i kupić gospodarce czas, by uleczyła się sama, bez osłabiania państwa. Obaj, Roosevelt i Reagan, rozumieli, że prawdziwym zagrożeniem, które niesie ze sobą kryzys gospodarczy, jest jego wpływ na politykę i że kumulujące się nieszczęścia niszczą cały system. Koncentrowali się nie na rozwiązaniu problemu. Prezydent naprawdę ma niewielką kontrolę nad gospodarką, ale na przekonaniu obywateli, że nie tylko mają plan, ale również są całkowicie pewni jego sukcesu. A jedynie cynicy i ludzie obojętni na dobro polityczne ośmieliliby się domagać szczegółów. Nie jest to proste zadanie. Do tego potrzebny jest polityczny mistrz iluzji. Roosevelt z pewnością ocalił kraj przed poważną destabilizacją i choć w rzeczywistości sytuacja w państwie nie poprawiła się, poprowadził ją do zwycięstwa w II wojnie światowej. Reagan wyzwolił kraj z poczucia niemocy charakterystycznego dla okresu administracji Cartera i przygotował scenę pod zwrot w stosunkach ze Związkiem Sowieckim. Jeśli chodzi o kryzys Roosevelta i Reagana, zrobili jeszcze coś, co leżało w ich mocy. Mianowicie przesunęli granicę pomiędzy tym, co publiczne, a tym, co prywatne, pomiędzy państwem a rynkiem. Roosevelt radykalnie zwiększył zakres władzy rządu federalnego, zaś Reagan go zmniejszył. Problemem, przed którym stanęli, nie był sam kryzys gospodarczy, ale fundamentalny kryzys polityczny. W wyniku krachu z 1929 roku, finansiści stracili zaufanie społeczeństwa. Uznawano ich za elitę nie tylko skorumpowaną, co niekompetentną. Za Herberta Hoovera wolno jej było nadawać ton, ale potem sytuacja się pogorszyła. Roosevelt interweniował, przenosząc część władzy z elity finansowej na elitę polityczną. Gdyby tego nie zrobił, przeważyłoby poczucie, że wszystkie elity kraju zawiodły, a właśnie ono doprowadziło do władzy faszystów w Europie. Coś przeciwnego zdarzyło się za Reagana. W latach 80. odpowiedzialnością za kryzys gospodarczy obciążono elitę polityczną. Społeczeństwo obwiniło strukturę wielkiego rządu, pozostawioną przez Roosevelta. Reagan przesunął zaś równowagę pomiędzy państwem a rynkiem w drugą stronę, osłabiając państwo, by wzmocnić rynek. Odbudowa zaufania polega m.in. na zrozumieniu, która część elity polityczna Korporacyjna, finansowa, medialna, ma odpowiadać za kryzys. Obciążając winą za kryzys jedną część elity i przekazując jej władzę innym elitom, Roosevelt i Reagan dali społeczeństwu poczucie, że prezydent działa zdecydowanie i wymierza sprawiedliwość tym, którzy zawiedli. To zmniejszyło wrażenie bezsilności wśród ludzi i otworzyło drogę dla przynajmniej kilku reform. Rozsądnych, umiarkowanie bolesnych i potrzebnych, chociażby w charakterze symbolu. Ostatecznie kryzys mijał, zarówno dzięki ukrytej sile Stanów Zjednoczonych, jak i odporności nowoczesnego państwa i korporacji, które nie mogą żyć osobno, jednak mają kłopoty, żyjąc razem. Ani George Bush, ani Barack Obama nie potrafili oddziaływać na psychikę narodu, zarządzać nią w taki sposób jak Roosevelt czy Reagan. Bush stracił kontrolę nad przebiegiem wojny, a dodatkowo pogrążył go kryzys finansowy. Po Iraku wyleciał z zakrętu i nigdy już nie wrócił na prostą. Obama. Rozbudzał nadzieje i oczekiwania, których nie mógł spełnić. Ale nie zdołał nawet stworzyć iluzji, że je spełnia. Oczywiście początkowo Reagan napotykał podobne problemy. Kwestią, która znacznie wpłynie na najbliższą dekadę, jest zatem to, czy Obama zdoła się otrząsnąć i dorośnie do przywództwa. Roosevelt, mówiąc o strachu przed strachem, miał na myśli to, że zadaniem prezydenta jest sprawianie wrażenia efektywnego, niezależnie od tego, jaka jest prawda. Ale jeśli nawet Obama się tego nie nauczy, naród i tak przetrwa. Prezydenci przychodzą i odchodzą. Dziś jednak żyjemy w trudnym okresie, w którym podstawy prezydentury, a także sam kraj, są wikłane w zmagania między republiką a imperium. Kiedy mówimy o przesuwaniu granic pomiędzy elitami gospodarczymi a politycznymi i pomiędzy państwem a rynkiem, w sposób nieunikniony wypływają zagadnienia ideologiczne. Zdaniem lewicy wzmacnianie elity korporacyjnej i rynku zagraża demokracji i równości. Zdaniem prawicy wzmacnianie elity politycznej i państwa zagraża wolności jednostki i prawu własności. Jest to interesująca debata. Tyle, że problem nie zasadza się na moralności czy filozofii, lecz na praktyce. Po prostu brakuje tu znaczących różnic, które zachęcają do gorącej dysputy ideologicznej. Nowoczesny wolny rynek jest wynalazkiem państwa, a zasady, według których działa, nie wynikają z natury, ale są rezultatem układów politycznych. Faktycznym fundamentem nowoczesnej gospodarki jest spółka, twór, którego powstanie umożliwiło nowoczesne państwo. Spółka to niezwykły wynalazek, pyt, który według prawa ponosi odpowiedzialność za dług przedsiębiorstwa. Jednostki, które są jego właścicielami czy jest to firma jednoosobowa, czy wielkie przedsiębiorstwo państwowe nie odpowiadają za jego długi osobiście. Ich ryzyko jest nie większe niż ich początkowe inwestycje. W ten sposób prawo i państwo przenoszą ryzyko z dłużników na wierzycieli. Jeśli przedsiębiorstwo upada, wierzyciele zostają z niczym. Nic podobnego nie istniało przed spółkami akcyjnymi XVII wieku. Przedtem za firmę właściciel odpowiadał osobiście. Bez tej innowacji nie powstałby taki rynek akcji, jaki znamy, nie byłoby inwestycji w startupach, niewielka byłaby przedsiębiorczość. Ale tego rodzaju rozdzielenie ryzyka to decyzja polityczna. Nie ma nic naturalnego w zakreśleniu granic indywidualnego ryzyka tam, gdzie znajduje się ono obecnie. Zresztą w miarę upływu czasu te granice się przesuwają. Spółka istnieje tylko dlatego, że stworzyło ją prawo. Taka polityczna decyzja oznacza, że granice ryzyka i odpowiedzialności określa prawo dotyczące przedsiębiorstw, a nie prawo natury. Teoretycznie może istnieć coś w rodzaju rynku naturalnego, ale rynek zdominowany przez spółki z ograniczoną odpowiedzialnością od tych z listy 500 największych amerykańskich przedsiębiorstw, Fortune 500, po miejscowego hydraulika jest z natury swej polityczny. Od 1933 roku i nowego ładu zagadnienie ryzyka spółki zostało powiązane z zagadnieniem równowagi społecznej. Strukturę ryzyka zbudowano wokół wymagań społecznych. Za czasów prezydentury Roosevelta zakres władzy państwa rozszerzył się, za czasów Reagana uległ skróceniu. Skutki kryzysu 2008 roku na świecie to redefiniowanie granic pomiędzy korporacjami a państwem. Zwiększenie władzy państwa i polityków, zmniejszenie autonomii rynku i władzy elity finansowej. Miało to minimalny wpływ na Chiny i Rosję, w których system już był nakierowany na państwo. Wywarło niewielki wpływ na Europę, w której władza państwa zawsze była większa niż w Ameryce. Za to w Stanach Zjednoczonych, gdzie rynek i elita finansowa dominowały, od czasów Reagana ten wpływ był znaczący. Na świecie rozgorzała polityczna dyskusja pomiędzy lewicą a prawicą, szczególnie zajadła w Stanach Zjednoczonych. Czy to przesunięcie było uzasadnione? Gdyż tam granice zawsze się przesuwają, a spory prowadzi się w imię moralności. Pomimo różnic, wzmocnienie państwa będzie jednym z elementów definiujących przyszłą dekadę i to na całym świecie. Oprócz swego udziału w określaniu zakresu władzy państwa i rynku prezydenci i inni politycy, manipulując strachem i nadzieją, definiują również to, jak oficjalnie wygląda sytuacja. Roosevelt i Reagan byli wielkimi prezydentami nie tylko dlatego, że przesunęli granicę między państwem a rynkiem w taki sposób, by odpowiadała potrzebom chwili, ale również dlatego, że stworzyli atmosferę, w której wydawało się to niezwykłą operacją techniczną, ale moralną koniecznością. Czy wierzyli w to, czy nie, jest mniej istotny niż to, że skłonili do tej wiary innych i w ten sposób umożliwili przeprowadzenie technicznej zmiany. Najbardziej znaczący skutek kryzysu z 2008 roku w przyszłej dekadzie będzie natury geopolitycznej i politycznej, a nie gospodarczej, gdyż zwróci on uwagę na problem suwerenności państwa. Kraj, który nie kontroluje własnego systemu finansowego czy waluty, jest bardzo podatny na działania innych krajów. Ta świadomość sprawia, że twórcy w rodzaju Unii Europejskiej nie wydają się już tak wspaniałe jak niegdyś. W następnej dekadzie dążenie do ograniczenia suwerenności gospodarki odwróci się w kierunku wzrostu gospodarczego nacjonalizmu. Z podobnym zjawiskiem będziemy mieli do czynienia w polityce. W Chinach, Rosji, Europie, Stanach Zjednoczonych i innych krajach doszło do wielkiego starcia pomiędzy elitami gospodarczymi a politycznymi. Z powodu załamania się rynku i utraty wiarygodności przez elity finansowe, pierwszą w rundę wygrało państwo i politycy. W niektórych krajach to przesunięcie siły, ciężkości w ich stronę potrwa nieco dłużej. W Stanach Zjednoczonych rozejm, który trwał od czasów Reagana, został zerwany, a walka wciąż wrze. Szaleństwo jest tu odpowiednim słowem, ale polityka amerykańska zawsze była egzaltowana i podszyta wizją klęski. Natomiast świat uważa niepewność polityczną panującą w Stanach Zjednoczonych w tak fundamentalnych sprawach za bardziej niż niepokojącą. Dość zaskakujące jest to, że załamanie roku 2008 będzie miało najmniej dotkliwe konsekwencje dla gospodarki. To absurd porównywać ten kryzys z wielkim kryzysem. Podczas depresji lat 30. PKB spadło niemal o 50%, w latach 2007-2008 zaledwie o 4,1%. To nie jest nawet najgorsza recesja od czasów II wojny światowej, gdyż ten wątpliwy honor należy się recesji i przełomu lat 70. i 80., kiedy doświadczyliśmy potrójnego uderzenia bezrobocia, inflacji powyżej 10% i oprocentowania kredytów hipotecznych powyżej 20%. Obecny kryzys gospodarczy nie jest wielki, lecz bolesny, a Amerykanie są mało odporni na tego rodzaju ból. Na horyzoncie czają się większe problemy. Zmiany demograficzne, brak rąk do pracy i problem imigracji to największe wyzwania, w których obliczu staną wkrótce Stany Zjednoczone. Ale nie wpłyną jednak na nadchodzące dziesięciolecie. Nie będzie to okres rozkwitu i jednostki i systemy polityczne czeka wiele prób. Nie zmieni się za to zbyt mocno w fundamentalny porządek świata. Ameryka pozostanie nadal dominującym mocarstwem. Jak na ironię o kluczowej roli Stanów Zjednoczonych świadczy m.in. to, jak wielki wpływ na świat mają błędy amerykańskiej elity finansowej i jak bardzo mogą one dotykać inne kraje.